Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku. Natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób. Gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Byk znany również jako buchaj lub stadnik. Jest udomówionym dużym sakiem należącym do rodziny krętorogich. Jego przodkami są tury europejskie, których pierwsze ślady udomówienia datuje się na około 8000 lat temu, w regionie Mezopotamii. Rozwój hodowli bydła domowego na szerszą skalę rozpoczął się końcem XVIII wieku. Bydło domowe dzieli się na kilka typów, w zależności od zastosowania: mleczne, mięsne i robocze. Ich ubarwienie jest bardzo zróżnicowane i obejmuje płowe, czarne, rude, kawowe białe oraz łaciate barwy. Samice bydła nazywane są krowami, a samców bykami, buchajami lub stadnikami. Wyróżnia się wiele różnych ras bydła domowego, które zostały dostosowane do różnych warunków klimatycznych i zastosowań na całym świecie, poza Antarktydą. Byk charakteryzuje się imponującymi wymiarami. Jego długość ciała może wahać się od 100 do 230 cm. A waga często oscyluje w przedziale od 400 do 1000 kg. Te duże ssaki mogą żyć do 25 lat, co świadczy o ich dobrej adaptacji do warunków hodowlanych. Ubarwienie bydła jest różne: od płowego przez czarne, rude, kawowe, białe połaciate. Byk, jako typowy przedstawiciel roślinożerców, żywi się głównie trawą, sianem oraz zbożem. Jego dieta może być także wzbogacona o inne rośliny paszowe które dostarczają niezbędnych składników odżywczych. Bydło domowe, a więc nie tylko byki, ale także i krowy odgrywają kluczową rolę w rolnictwie, przede wszystkim jako źródło mięsa i mleka. Byk, będąc zwierzęciem hodowlanym, jest obecny niemal w każdym zakątku świata poza Antarktydą. Typowe środowiska, w których można spotkać bydło, to obory, pola i pastwiska. Te zwierzęta są doskonale przystosowane do życia w różnorodnych warunkach klimatycznych, od umiarkowanych stref klimatycznych po tropiki. Ich hodowla jest ściśle związana z działalnością rolniczą, zarówno w małych gospodarstwach, jak i w przemysłowych kompleksach hodowlanych, gdzie bydło jest hodowane na dużą skalę. Byk należy do domeny eukariontów, królestwa zwierząt i typu strunowców. Jego przynależność do gromady ssaków Rzędu parzystokopytnych oraz rodziny wołowatych świadczy o jego roli w świecie przyrodniczym jako ważnego gatunku hodowlanego. Bydło domowe jest wynikiem wielowiekowych procesów selekcji i hodowli, mających na celu dostosowanie tych zwierząt do potrzeb ludzi.